Pewnego dnia z moją rodziną postanowiliśmy przeprowadzić się do dużego domu na wsi. Byłem bardzo zadowolony z tej decyzji. Przeprowadzka przebiegła bardzo sprawnie, więc w nowej posiadłości zamieszkaliśmy szybciej niż zakładaliśmy. Dom był bardzo piękny i tani. Przed domem znajdował się ogromny ogród. Szczególnie moje zainteresowanie wzbudziła piwnica. Było tam bardzo ciemno i nigdzie nie mogłem znaleźć włącznika światła. Zarys piwnicy był tylko możliwy dzięki małemu okienku. Po chwili zawołała mnie mama, abym pomógł wypakować rzeczy. Po kilku godzinach nastała noc. Za oknem rozpościerała się gęsta mgła. Byłem zmęczony, ale nie mogłem zasnąć. Po godzinie usłyszałem dziwny dźwięk. Było to granie pozytywki, z mrożącą krew w żyłach melodią. Melodia dochodziła najwyraźniej z piwnicy. Zacząłem się bać. Przez chwilę próbowałem skupić myśli. W konsekwencji postanowiłem, że pójdę to sprawdzić. Szedłem w całkowitych ciemnościach. Kierowałem się dźwiękiem melodii. Była ona coraz głośniejsza. Gdy stanąłem przed wejściem do piwnicy, zwątpiłem, czy tam wejdę. Jednak odważyłem się wejść. Będąc już w środku, zobaczyłem leżącą na środku pozytywkę. Podniosłem ją i gdy chciałem już wyjść, ujrzałem w małym okienku czerwone ślepia, wpatrujące się we mnie. Twarz tej postaci była żylasta. Zęby były ostre jak kły. Zaczęła się przerażająco śmiać, a po chwili rozpłynęła się w mgle. Następnego dnia opowiedziałem wszystko członkom rodziny. Patrzyli na mnie z niedowierzaniem. Zacząłem szukać czegoś w moim pokoju i znalazłem numer pewnego domu. Szybko się tam udałem. Drzwi otworzyła mi starsza kobieta. Była bardzo miła i miała na imię Ewa. Zapytałem się, czy zna historię domu, w którym mieszkam. Odpowiedziała mi, że krąży legenda, że w dalekiej przyszłości mieszkała tam pewna kobieta, której zamordowano dziecko. Po kilku miesiącach zginęła w niewyjaśnionych warunkach. Podobno od tej pory dom ten jest nawiedzony przez złego demona tej kobiety. Jednym sposobem, by ją zniszczyć, jest odmówienie specjalnej modlitwy przed demonem i pokropienie wodą święconą. Znakiem, że jest w pobliżu, to grająca pozytywka. Słuchałem wszystkiego z zaciekawieniem. Po chwili jednak wyszedłem. Tej nocy prawie zasnąłem, aż nagle usłyszałem granie pozytywki. Wyszedłem z pokoju i zobaczyłem, że stoi przede mną ta sama postać. Wyglądała jeszcze straszniej. Ubrana była w białą suknię. Twarz miała bardzo bladą. Włosy długie i czarne, paznokcie długie i ostre jak szpony, a zęby i oczy jak poprzednio. Jedynie uśmiech był bardziej przerażający. Próbowała mnie opętać, lecz się nie dałem. Zacząłem odmawiać modlitwę i pokropiłem wodą święconą. Zaczęła się palić i po chwili zostało tylko dużo dymu i szczątki. Prochy schowałem do opakowania i schowałem do szafy. Po kilku dniach nakłoniłem rodziców, abyśmy się przeprowadzili. Zgodzili się. Przeprowadziliśmy się daleko od tego miejsca. Gdy byliśmy w drodze do nowego domu, dostałem wiadomość. SMS od Ewy. Jak mi poszło? Z uśmiechem na twarzy napisałem, że pokonałem demona. Ewa odpisała, czy zakopałem szczątki, bo duch może powrócić, dopóki prochy nie będą zakopane. A gdy wróci, będzie szukała osoby, która próbowała ją zniszczyć. Miałem jedynie nadzieję, że nigdy już nie powróci.